Okres jesienno-zimowy jest czasem największego ryzyka zatrucia tlenkiem węgla. Niestety do takiego zdarzenia doszło w Żorach, gdzie w jednym z mieszkań na osiedlu 700-lecia śmiertelnie czadem zatruł się 72-letni mężczyzna. W godzinie 16:40 w sobotę wpłynęło do tutejszego stanowiska kierowania zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym w wannie. Po dojeździe na miejsce okazało się, że było to mieszkanie w budynku wielorodzinnym na trzecim piętrze, gdzie występował tlenek węgla. Strażacy po przewietrzeniu mieszkania niezwłocznie przystąpili do akcji ratunkowej starszego mężczyzny i udzielenia pierwszej pomocy jego współlokatorce, małżonce. Po długotrwałej akcji reanimacyjnej wraz z ratownikami medycznymi jednak nie udało się mężczyzny uratować. Przybyły na miejsce kominiarz stwierdził, że prawdopodobnie przyczyną uwolnienia się tlenku węgla do mieszkania mogło być zbytnie zanieczyszczenie piecyka gazowego. Straż pożarna nadal informuje, iż można podjąć kroki w celu zminimalizowania ryzyka zaczadzenia. Zalecamy, aby dbać o sprawność piecyków gazowych, aby poddawać je okresowej kontroli wymaganej przepisami, aby dbać o sprawność przewodów kominowych, spalinowych, jak również wentylacyjnych, aby też zbyt mocno nie doszczelniać mieszkań. No i też zalecamy instalowanie czujek tlenku węgla. Czujki te ostrzegą przed tym, jeśli tlenek węgla się pojawi w mieszkaniu. Nie należy także bagatelizować objawów, które mogą świadczyć o zatruciu tlenkiem węgla. Są nimi m.in. bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie czy przyspieszona czynność serca. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.